zostaniesz jeszcze na chwilę z panią Gosią, tak? Żeby wspomóc. Naciskasz, dla kogo naciskasz ten przycisk? Dla największej polskiej hipokrytki. Czyli rozumiem, że robimy face to face pierwszy w historii również Laluna kontra pani Schreiber? Oczywiście tak. Dobrze, Marianno, czy wyjdziesz do face to face'a z Laluną? Nie. Pomimo naciśnięcia grzybka? Marianno, myślę, że z okazji urodzin mogłabyś dopuścić do tego, żebyśmy zrobili face to face. Wiele się mówi o tym, żebyście w przyszłości mogły z sobą zawalczyć, skoro już jest Laluna. Ja stoję z tyłu, ale nie zawalczymy. Ale ja nie chcę. Żyję w uśmiechniętej Polsce, jestem wolnym człowiekiem. Kochanie, i odmawiam. Dlaczego nie chcesz? Mówisz, że jesteś za kobietami, uprawnieniem kobiet, tak? Dlatego właśnie nie chcę brać udziału w tej nienawiści, którą tworzysz. Jesteś za uprawnieniem kobiet? Ale nie chcę brać udziału w nienawiści, którą tworzysz. Fajnie stawać za oprawcą, który odbywa karę więzienia? Który a masz to dowody? Nęcał się nad żoną i dzieckiem? Słuchajcie, ja wam powiem jedną rzecz. Pani się rozbija pierwsze małżeństwo swojego męża? Wiecie dlaczego? Jak ty jesteś za kobietami? Jak ty jesteś za kobietami? Jesteś jedną wielką hipokrytką, zakłamaną babą, która nie boi się w ogóle hejtu. Liczysz tylko na to, żeby się wypić. Wybisz. Nie podjęłaś się ze mną rękawic. Dlaczego? Bo tak jak twój Pierek Okiński i ty boicie się, że dostaniesz pizdę, bo w pierwszej minucie bym cię rozjebała. Bierzesz sobie przeciwniczki, że chcesz pokazać sportowo, jak ty wyjdziesz do góry. A więc zapraszam cię do face to face, bo ja cię nie odpuszczę. Skoro jesteś w świecie freak fightów, pokaż te jaja. Pokaż te jaja, jak jesteś za uprawnieniem kobiet, że zniszczyłaś życie niejednej kobiety. Zapraszam. Nie dam się tobie sprowokować. Ja cię nie prowokuję, ja cię zapraszam. Ale ja dziękuję. Dziękujesz? Czyli tak naprawdę nie nadaje się do tego świata. Zajmij stołek w Sejmie obok swojego męża. Rozumiem. Robisz mu wstyd. Wszystkiego dobrego, jesteś pozdrawiam. Największą patologią dobrze. We freak fightach robisz okay. Wstyd swojej rodziny. Rozjebałaś pierwsze małżeństwo tak. Swojego męża. No, stajesz wiesz, za no, ludźmi, tak. Którzy odbywają karę więzienia za znęcanie się nad kobietami. Kochani. A więc wypierdalaj z tego świata, gdzie okay. Twoje miejsce. Właśnie teraz pokazałaś swój mini poziom. Wiesz dlaczego? Dlatego, że freak fighty to nie jest tylko przekleństwo. Freak fighty to też jest pokazanie poziomu. Szczególnie, gdy się jest kobietą. No ale ty nie masz żadnego poziomu. No i co? No i co? Ale nie podchodź do mnie, naruszasz moją nietykalność cielesną. Naruszasz moją nietykalność cielesną. Do sądu! Przed chwilą powiedziałaś, kto nie śpiewa 100 lat, to jest policji, a sama zapierdasz. I co śpiewałaś? Czy jesteś z policji? Fajnie byłaś ukarana? Ale nie pluj na mnie, ale nie pluj na mnie, nie pluj na mnie. Bo mnie jeszcze hifem zarazisz, nie pluj na mnie. Hifem zarazisz, to pierdol. Myślisz, mam hifa? Kochani, mam hifa? A ludzie chodzą na kochani, jak widzicie, nie oddałam jej, ponieważ jestem poziom wyżej, tak? Chcę powiedzieć, dlaczego nie wyszłam do face to face'a, Mateuszu i kochani widzowie. Nie wyszłam dlatego, że razem ze swoim prawnikiem złożyliśmy wniosek o zakaz zbliżania się Laluny do mnie. Dlaczego? Dlatego, że od 1 stycznia do 19 lutego, czyli do dzisiejszego dnia, powstało na mój temat, bez mojej odpowiedzi, setki stories i wypowiedzi z pomówieniami, z zastraszaniem, z tekstami, które nawołują na mnie nienawiść. Ludzie stoją pod moim domem, ludzie stoją pod moim domem, zobaczcie, jak reaguję. Widzicie sami. I dlatego nie wychodzę do face to face'a. Jaki jest sens wychodzić do face to face'a z osobą, po prostu, której ja się naprawdę fizycznie boję? Zobaczcie, ona mnie zaatakowała. Gdyby to nie były freak fighty, w UFC jest wyższy poziom, tam to byś nawet się nie odnalazła, koleżanko. Dobrze, w porządku, szanuję twoje zdanie. Myślę, że we freak fightach ważna też jest kultura i pewien poziom. Ja wiem, że wy, kochani, lubicie we freak fightach przekleństwa i dymy, ale zapewniam, że można to wszystko robić też z poziomem i z kulturą i z szacunkiem drugiego człowieka. Jak widać, tego się tutaj z koleżanką nie da. Dlatego ja nie dam się wplątać w te dyskusje.